Cześć, witam was moi drodzy gorąco i serdecznie z tej strony Yuken, a kolejny odcinek z Total Battle będzie o zasobach, kopalniach, ale ja bym to też mocniej może rozszerzył ogólnie te wszystkie surowce, składniki i te wszystkie rzeczy, które mamy w Total Battle, które są nam potrzebne do rozwoju. Dowiesz się właśnie z tego odcinka, skąd je zdobywać, jak je brać, jakie są metody pozyskiwania poszczególnych tutaj rzeczy. Zaczniemy oczywiście od zasobów. Zasoby, czyli zasoby budowlane, tak? Jest to drewno, żelazo oraz kamień. No, tu po prostu potrzebujesz tych zasobów, żeby rozwijać budynki, żeby twoje miasto rosło w siłę. Zawsze te zasoby są ci potrzebne, aby levelować budynki. Co 5 poziomów potrzebujesz oczywiście też do rozwoju budynku takich traktatów naukowych. To jest zupełnie inna sprawa, ale po kolei o tym powiem i po kolei postaram się to wytłumaczyć. Także zaczynamy w kolejności od drewno, żelazo i kamień. Opcji jest kilka. Pierwsza opcja, jak widzisz drogi widzu, mam bardzo dużo tych zasobów i nawet nie chcę już sprawdzać, ile ich tutaj mam i na pewno ich nie kliknę, bo wtedy zrobiłem taki błąd i pamiętacie ten odcinek, co miałem chyba 2,5 biliona tych wszystkich zasobów, bo pootwierałem skrzynię. No nawet już mi się liczyć nie chce, bo tutaj kalkulator to gruba matematyka by się musiała tutaj pojawić, ale jak sam widzisz, drogi widzu, no może koło 1 biliona już tych zasobów bym uzbierał. Skąd generalnie mam te zasoby i to w takiej ilości? W większości przypadków, znaczy w 100% w moim przypadku, jeśli chodzi o drewno, żelazo czy kamień, te zasoby pozyskuję ze skrzyń klanu. Może tutaj otworzymy jakąś skrzynię, to akurat coś się trafi, zobaczycie. Chociaż ja, o widzicie, trafiło się. To mniej więcej wyciągnąłem ze skrzyń klanu. Chociaż ja, widzowie, bardzo już nie lubię dostawać zasobów. Już mnie to zaczyna denerwować, bo tak jak mówię, ciągle, tak jak srebra, innych rzeczy ciągle brakuje, tak, no tych zasobów mam za dużo. Więc pierwsza opcja to są skrzynie klanu. Druga opcja jest taka, że ktoś z twoich przyjaciół z klanu, ale może to być też twój wróg, ktoś, kto jest w innym klanie, może ci wysłać karawanę. Pokażę ci to może, moi drodzy, nieważne, czy ktoś ma tarczę, czy nie, bo to nie ma znaczenia. Karawana, jak na to klikniesz, możesz przyjacielowi wysłać zasoby. Ale jak widzisz, możesz wysłać tylko 5 rzeczy. Możesz do przyjaciela wysłać srebro, możesz wysłać właśnie zasoby budowlane, czyli drewno, żelazo oraz kamień i żywność. I to są wszystkie rzeczy, które możesz wysłać. Tylko pamiętaj, że jeżeli oczywiście wysyłasz, czy przyjaciel wysyła tobie takie zasoby, to jeśli wyśle ci milion na przykład drewna, no to ty dostaniesz 800 tysięcy, bo zawsze będzie 20% podatku. Ten podatek niezależnie od levelu niestety jest niezmienny. Także też mówiłem wam o takim protipie, jak chcecie kogoś obdarować zasobami, to wystarczy zdjąć tarczę, niech dany, powiedzmy, wasz przyjaciel, ale z innego klanu was zaatakuje i wam przejmie te zasoby za darmo. Oczywiście wy możecie sami siebie zaatakować, jeśli macie drugie konto i jest ono w innym klanie. I wtedy za darmochę, no oczywiście kosztem tych wojsk straconych, ale można to też obejść, bo ty z tego miasta, które będzie atakowane, możesz wojska wysłać do fortu klanu czy do przyjaciela gdzieś na pomoc. I w tym momencie z drugiego konta atakujesz miasto, które będzie puste, więc nie będziesz mieć strat w postaci wojska. Jest to według mnie oczywiście lepsza metoda niż wysyłanie karawany, no ale karawana też jest opcją całkiem okej, tylko pamiętaj, że 20% podatku. Trzecia opcja, z której ja w ogóle nie korzystam, może kiedyś korzystałem na samym początku, to są te różne kopalnie. Teraz akurat nie mam wieży obserwacyjnej, żeby ci to, drogi widzu, pokazać, no ale na mapie je widzisz, tu jest na przykład kopalnia żelaza, która ma 500 tysięcy żelaza. Minusem tych kopalni, które są, że tak powiem, gotowe, które, o, tutaj na przykład mamy drewno, na pewno będzie milion, a nie, proszę, 2 miliony. I to jest totalny maks, jaki możesz znaleźć, tak? Jeśli chodzi o te zasoby, mówimy oczywiście o zasobach budowlanych, no to takich kopalni. Zaraz przejdziemy do wiosek. O, tutaj jest jeszcze jakaś kopalnia, też pewnie będzie 2 miliony góra. No i gdybym chciał, potrzebował żelaza, zająłbym sobie tą kopalnię, jeśli nikt jej nie zajmuje. No i bym sobie te zasoby po prostu zbierał. Ale tak jak mówię, ja z tego nie korzystam. Widzisz, wszędzie gdzieś tam po 2 miliony. No to po prostu musisz się nauczyć, która kopalnia jest od czego. Widzieliśmy drewno, widzieliśmy żelazo, nie widziałem kopalni kamienia. O, jest kamienia. Proszę, tak wygląda kopalnia z kamieniem. Też pewnie 2 miliony. Jak widzisz, nikt w moim klanie tego nie zbiera. Są to totalnie puste kopalnie, no bo nikomu się to po prostu nie opłaca, jeśli chodzi o
o zbieranie. Każdy skupia się na srebrze. No i właśnie, jeśli chodzi o srebro, to sytuacja jest identyczna jak w przypadku poprzednich zasobów. To znaczy, możesz srebro dostać ze skrzyń klanu. Jak widzisz, mam 105 milionów srebra, więc fajnie. Srebro również, tu może mogłem też wspomnieć, bo dotyczy to tak samo zasobów budowlanych, chociaż ja nie biorę tego pod uwagę, bo to są w przypadku zasobów budowlanych, to są śladowe ilości, ale może warto o tym też powiedzieć, że jak rozbudowujesz budynki, w tym przypadku tartak, jeśli chodzi o, to może wam pokażę, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię, moi drodzy. Jeżeli chodzi o tartak, tak, no ja go tam już dalej nie rozbudowuję, dom Drwala to się nazywa. Jakby nie rozbudowuję tych budynków, no jeżeli będzie wymóg, żeby coś ulepszyć, to może rozbuduję, natomiast nie zależy mi, one po prostu są, najchętniej bym te dwa budynki zburzył i coś tam innego może w tym miejscu zbudował. To jest dom kamieniarza tak samo, no ale na razie nie robię jakichś tam przemeblowań w mieście, nie chcę jakichś szkód narobić, ale możemy taki odcinek zrobić, w którym pozostawiam po jednym budynku, bo miałem po trzy z każdego, tak? Tak samo tutaj chyba odlewnia, to jest do żelaza. No i oczywiście, jeśli rozbudowujesz dany budynek, pokażę ci widzu na przykładzie odlewni, no to jeżeli go rozbudowujesz, jak widzisz, ja tu mam raptem na 19 poziomie, bo tak jak mówię, nie rozbudowuję tego, nie zależy mi, ale gdybym przykładowo rozbudował na ten poziom, na który mogę, czyli no mógłbym na 39, no to zobacz, widzu, że żelaza by mi na godzinę produkowało 2400, ale też większe zabezpieczenie przed wrogiem by było. Więc generalnie zmierzam do tego, że jeżeli oczywiście rozbudowujesz budynki, to masz większe tempo produkcji. No w moim przypadku drewna to jest 17 tysięcy, 11 tysięcy żelaza, kamienia też 11 tysięcy, ale ze srebrem już to robi robotę, bo tutaj akurat kapitan mój wpłynął na to. I tutaj mam 500 000, czyli 527 tysięcy, słuchajcie, tempo produkcji srebra na godzinę. No to łatwo policzyć, że 10 godzin, tak, drogi widzu, to jest gdzieś 5 milionów srebra do przodu, czyli jedną armię za to mogę już wyszkolić. To jeżeli chodzi o srebro. Srebro oczywiście tak samo możesz pozyskiwać z wiosek. I tu są również dwie opcje, widzowie, bo albo szukasz jakiejś wioski, zazwyczaj ona jest do 25 poziomu, ono widzisz, są takie słabe, o, trafiliśmy, proszę bardzo, tylko te wioski, no to już ktoś zbierał, ale zazwyczaj takie wioski mają koło miliona tego srebra, także dużo nie mają, ale zawsze milion do przodu, więc możesz do takiej wioski wysłać. Dam ci tylko pro tipa, bo ogólnie taka zasada panuje w Total Betr, że jeżeli takie wioski różne znajdują się na terytorium klanów, do którego należysz, to możesz te zasoby zbierać, ale jeśli ja bym na przykład poszedł na terytorium innego klanu zbierać zasoby, no to złamałbym pewne zasady i oczywiście gracze, na których terytorium klanu zbieram te zasoby, mogliby mnie zaatakować i mieliby do tego pełne prawo. Także też pamiętajcie, zazwyczaj stosuje się taką zasadę, że się upomina takiego gracza przed atakiem, ale no taka zasada panuje i ja faktycznie tego pilnuję. W przypadku srebra mamy również wioski, moi drodzy, które sam, znaczy dotyczy to tak samo oczywiście drewna, żelaza czy kamienia, ale tak mówię, ten temat troszeczkę pomijam, bo raczej wątpię, żeby komuś z was tych zasobów brakowało, ale jeżeli tak, to możemy sobie wybudować. To widzieliście, że ja często zbierałem srebro, tak jak moi przyjaciele tu wybudowali, no tu przyjaciel ma milion, tu ma 10 milionów. Tak, ja też już jestem na tym poziomie, że taką wioskę 10-milionową mógłbym wybudować, wtedy z 10 godzin to się zazwyczaj zbiera przez całą noc, tak, no i wtedy na drugi dzień mam 10 milionów więcej. Czasem fajnie wojsko wysłać właśnie, żeby zbierało. Tak samo możesz sobie zbudować własną kopalnię. Tutaj na przykład byśmy mogli tylko kopalnię złota, chociaż to się nie opłaca, to od razu wam mówię, no bo zamieniasz traktaty na złoto, a częściej tych traktatów więcej potrzebujesz, więc no to się nie opłaca, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, bo kopalnie i te wszystkie rzeczy budujecie za te traktaty naukowe, no to nie ma sensu żadnego, to nie ma sensu żadnego, bo to jest przelicznik 1:1, czyli po prostu pozbędziesz się złota, żeby kupić traktaty, a tak naprawdę tego złota, co ci przybędzie, to ci przybędzie tyle samo, ile wydałeś, więc nie zarobisz na to. Dom rolników, no ja nigdy takiego czegoś nie budowałem, czasem gdzieś jakaś kopalnia też się z jedzeniem trafi, natomiast głównie to są właśnie te domy rolników, które się czasem respią.
Natomiast no, nie zbierałem żywności, bo jak widzicie, z żywnością to chyba nikt w ogóle nie ma problemu w żadnym klanie. Możesz mieć problem, że masz niedobór, w sensie, że na czerwono, no to wtedy kapitan za to odpowiada, to też już wam pokazywałem w odcinkach, żeby tempo szkolenia wojsk było większe, natomiast to, żeby komuś brakowało żywności, to ja się jeszcze nie spotkałem. Tej żywności, słuchajcie, nie może tutaj w tej grze brakować, bo jej zawsze wszędzie dostajemy w ogromnych ilościach. No jest jeszcze przypadek złota. Złoto również możecie w Total Battle, moi drodzy, pozyskiwać, tylko pamiętajcie, że złoto, znaczy generalnie wszystko w tej grze, niestety, mówię niestety, że wszystko tak naprawdę, jakbyście chcieli, możecie kupić za realne pieniądze. Ja już tej opcji w ogóle nawet nie wymieniam, bo mówimy o graniu w miarę możliwości za darmo, jak na darmową grę przystało. Tu nawet widzicie, mamy jakąś promocję i to jest w ogóle dla mnie bez sensu, żebym miał 24 zł wydawać, żeby dostać trochę drewna, trochę kamienia i trochę żelaza, gdzie ja dostaję tak duże ilości w skrzyniach klanu, nie? Także tutaj no nie ma to sensu, natomiast złoto jest jedyną taką walutą, tu jest napisane najcenniejsza waluta w królestwie, bo tak naprawdę większość rzeczy, które ty no, możesz kupić w grze, żeby się rozwijać, no to kupujesz za to złoto. I złoto pozyskujemy oczywiście również z prezentów z klanu, jak widzieliście u mnie, no tu akurat złota nie dostaliśmy, no ale często się zdarza, że jakieś złoto wpada, szczególnie z triumfalnych prezentów. No nie wpadło na razie żadne złoto, trudno. Natomiast możesz też złoto pozyskiwać i tak jak mówiłem, że nie opłaca się budować kopalni złota, bo to nie ma sensu. To nie ma kompletnie sensu, chyba żebyś miał całą nadwyżkę ogromną traktatów naukowych, w co wątpię. W co wątpię, bo akurat nadwyżki tych traktatów nikt nie ma. Jeżeli się rozwijamy, zawsze nam tych traktatów brakuje. Więc można jeszcze złoto pozyskiwać. No ja tu nie znajdę, akurat nie mam wieży obserwacyjnej, ale może dla widza to zrobię pod odcinek. Zmarnuję swoją... Znaczy, to dla widza to nie będzie zmarnowane, ale poświęcę, bym powiedział, swoją wieżę obserwacyjną, której nie mam aktywowanej, żeby dla widza aktywować. Także będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Bo używając, moi drodzy, wieży obserwacyjnej, kopalnie i krypty. Zobacz, tu, kopalnie, przepraszam, źle kliknąłem. To wieża obserwacyjna ci pokazuje kopalnie na mapie, ale uwaga, to nie jest tak, oczywiście możesz tu sobie zaznaczać, tak, co cię interesuje, zaraz to wam pokażę. To nie jest tak, że ty sobie znajdziesz kopalnię, nie wiem, tutaj, wioskę, tak, robisz przejść, a to jest wioska twojego przyjaciela. No raczej w klanie mamy taką zasadę, że jak ktoś buduje sobie tu wioskę, to druga osoba mu tego nie zajmuje. Że raczej jeżeli już budujemy sobie wioskę, to sami z tej wioski korzystamy. Oczywiście są przypadki, z którymi spotkałem się na początku gry jeszcze w poprzednim królestwie. W tym królestwie jeszcze się z tym nie spotkałem, ale są czasem takie przypadki, się zdarzają, że jak ty sobie zbierasz srebro, to ktoś cię atakuje. Ale to też jest zasada ROE, która o tym mówi, że no nie można gracza, który na terytorium własnego klanu zbiera zasoby, go tak atakować, bo zbiera zasoby. Nie? W sensie miasto ktoś ci może zaatakować, ale nie wioskę. Raczej się nie spotykałem, ale takie sytuacje się zdarzają, więc też musisz mieć to na uwadze, żeby lepiej wysyłać takie wojska w miarę silne. Więc tak jak mówię, tutaj będziesz mieć listę oczywiście w wieży obserwacyjnej. Ja tutaj pokazuję na przykładzie srebra, czyli wiosek. I będą ci te wioski wyskakiwały. Zobacz, tu masz wioskę, która ma 14 milionów, ale również któryś z przyjaciół tą wioskę, jak widzisz, wybudował. Nawet gdyby ta wioska była wolna, ona jest zajęta, bo jak pokazuje się taki ludzik, to znaczy, że są zbierane zasoby przez przyjaciela, tak? Lub nieprzyjaciela, bo również może nieprzyjaciel to być. O, tu mamy przykład, że jest wioska wolna, ale jak widzicie, jest to wioska któregoś z naszych przyjaciół i wiadomo, że ja mu tej wioski nie zajmę. Ale to jest kwestia ustaleń u was w klanie tak naprawdę, jakie wy macie zasady. Są klany, które mają takie zasady, że budujesz wioskę i dopóki w niej zbierasz, jest ona twoja, jak ją opuszczasz i zostawiasz na jakiś czas pustą, to ktoś może ją zająć i zbierać. To już zależy tak naprawdę od zasad klanu. Mi te zasady, które są w moim klanie, jak najbardziej pasują. Zobaczcie, są wolne wioski i nikt nikomu tych wiosek nie zajmuje, bo wiemy, że to są wioski naszych przyjaciół, tak? Także ja z tymi zasadami się bardziej utożsamiam, ale jeżeli wy rozwijacie jakiś swój klan, no to już sami zastanówcie się, jakie zasady wprowadzicie. No przede wszystkim, a w sumie o klanie możemy nagrać osobny odcinek.
Więc to by było ze srebrem, ale też mówiliśmy o złocie. Ja nie wiem, czy tu znajdę. Postaram się wyłączyć teraz srebro. Proszę bardzo. Czasami respią się takie rzeczy jak kurhan z Homoka. One oczywiście są bardzo szybko zajmowane i ta zasada jest taka sama, że możesz taki kurhan z Homoka zająć, jeśli on jest na terytorium twojego kraju, przepraszam, klanu, no kraju to to samo wychodzi. Taki kurhan zazwyczaj 10 poziomu ma chyba 15 tysięcy do celu zazwyczaj, a tutaj niektóre są i nawet 20-tysięczne. To wszystko, widzisz, zależy, drogi widzu, jaki się trafi. No i wtedy faktycznie możesz wysłać armię. Jak widzisz, wszystkie te kurhany smoka są pozajmowane, nie? No bo to jest takie, po prostu jeżeli widzisz, że się taki kurhan z smoka zrespił, jest on na terytorium twojego kraju, klanu, to kto pierwszy, ten lepszy, więc tutaj się będzie liczyć czas. A raczej takie kurhany smoka nie mają jakiejś tutaj większej ilości tego złota niż, jak widzisz, 20 tysięcy, ale mało ich jest, rzadko się respią. Wiadomo dlaczego, bo twórcom gry raczej zależy na tym, żebyś ty, drogi widzu, wydawał realne pieniądze na złoto, a nie zbierał. Ale jak widzisz, są niektóre kurhany po 20 nawet tysięcy, są po 5 tysięcy. Jest to jakieś tam zawsze uzupełnienie tego złota. I ja wam powiem, moi drodzy, że jak byłem w początkowym etapie, jeszcze nawet chyba w poprzednim klanie, gdzie nie miałem tyle skrzyń klanu, czyli nie przypływało do mnie to złoto, a czasami bywało, że złota brakowało na tarczę pokoju. Tak, moi drodzy, były takie momenty. No to sobie dozbierałem złoto często właśnie w taki sposób, że zajmowałem jakiś kurhan smoka i kasa wlatywała. Oczywiście opcją również na pozyskiwanie zasobów czy złota to są te codzienne zadania. Zobaczcie, to nie są duże ilości, choć czasem potrafią się takowe trafić. Ja może tutaj dodam parę codziennych zadań, żeby wam tak przelecieć i pokazać. Tutaj też inne rzeczy zdobywacie w tych codziennych zadaniach. No zobaczcie, zawsze 100 złota do przodu. No jakby nie patrzeć, no nie jest to dużo, nie uratuje mi to, wiecie, tutaj rozwoju, ale zawsze mamy do przodu. Tutaj też takie zaklęcia, no i tu są właśnie te takie, powiedzmy, traktaty, ja to nazywam traktaty naukowe, chociaż to się troszkę inaczej nazywa. One są w większości potrzebne do rozbudowywania wszystkich budynków, ale również do budowania, jeżeli chciałbyś sobie, czy chciała wybudować wioskę ze srebrem, tak, to również potrzebujesz. O, zobacz, 30 tysięcy, drogi widzu. Jak nie masz tej opcji VIP włączonej, no to jak widzisz, godzinę i 30 minut byś musiał na to czekać. A jak masz, to klikasz za darmo, klikasz, zobacz, 25 tych traktatów, to jest bardzo duża liczba. To jest bardzo dużo, rzadko kiedy się tyle trafia, nie? Czasem, jak widzisz, nawet takiej ilości 150 tysięcy drewna się trafi. Dlatego, jak widzisz, ja nie muszę w ogóle zbierać zasobów budowlanych, tak? Jeżeli już zbieram cokolwiek, to mogę wam zdradzić, widzowie, jeśli cokolwiek zbieram na ten moment, jeśli chodzi o te surowce, które można zbierać, to właśnie buduję sobie gdzieś tutaj wioskę ze srebrem, zbieram to srebro i wtedy na noc wysyłam właśnie wojska. Pamiętaj, drogi widzu, jest tutaj taka ważna rzecz, żeby w czasie, kiedy chcesz zbierać te zasoby, zanim zaczniesz zbierać, to masz takie coś. Takie coś z takim czymś, bez takiego czegoś. Zbieranie zasobów. Tego zawsze masz dużo, bo dostajesz to w prezentach. Ja to zazwyczaj uruchamiam na jeden dzień, dlatego nie mam tego aktywnego, no bo uruchamiam wtedy, kiedy używam. Tak non-stop nie używam tego. Natomiast włączasz sobie tą opcję i tempo zbierania zasobów ci wzrasta. Drugą rzeczą, która ważna jest, jak będziesz chcieć zbierać zasoby, to żeby tutaj sobie uruchomić ten status VIP. Zawsze klikasz przedłuż i możesz uruchomić, nie wiem ile tam masz, drogi widzu, ale myślę, że zawsze na te parę godzin czy na te parę dni w zapasie będziesz mieć, bo to też w prezentach, w skrzyniach klanu dostajesz. Dlaczego warto mieć ten status VIP? Bo zobaczcie, już pominę, że produkcja zasobów jest większa i tam jakieś tempo budowy, ale przede wszystkim tempo zbierania wszystkich zasobów na mapie świata plus 120%. Czyli z jednej strony uruchamiasz ten bonus, który ci daje 100% tempa zbierania zasobów, tak? Więcej. Z jednej strony masz tutaj 100%, z drugiej strony masz 100% ze statusu VIP. Ja, mając oba włączone, kopalnię, która ma tam 10 milionów srebra, no około 10 godzin mi zajmuje
zanim zbiorę. Może warto o tym powiedzieć, chociaż mówiłem o tym w odcinku o kapitanach wczorajszym, ale warto widzowie o tym powiedzieć, że jeżeli zbieracie zasoby, to zbieracie tylko i wyłącznie kapitanem Storem, czyli tym. I znowuż sytuacja jest taka, że im wyższy poziom ten kapitan będzie mieć, tym to tempo zbierania zasobów będzie szybsze. To jest raczej tak 2,5 raza więcej, nie? No bo zobaczcie, kapitana mam... Zresztą możemy na kalkulatorze zaraz to podzielić i wam powiem, ile to jest raza, chociaż nie wiem, czy to wam coś tutaj wniesie do życia, ale spróbujmy. 280, moi drodzy, podzielmy przez 112 poziom. 2,5 raza, no patrzcie, jak idealnie zgadłem. Czyli łatwo policzyć, że jak kapitana podniosę, no to ten oczywiście będzie rósł, nie? Będzie rosło tempo zbierania zasobów. Więc to jest jedna z rzeczy, która jest ważna, żebyście brali pod uwagę przy zbieraniu zasobów, żeby zawsze brać Stora. Oczywiście, jeśli macie 3 kopalnie do obsłużenia, no to siłą rzeczy do drugiej, trzeciej kopalni wyślecie innego kapitana, tylko liczcie się z tym, że te tempo zbierania zasobów będzie o wiele niższe. Tam są jeszcze inne rzeczy, jak ładowność armii i wiele innych cech, no ale po prostu może nie będziemy tak głęboko w to wchodzili, jeśli chodzi o Stora. Po prostu, jeżeli chcesz przyspieszyć tempo zbierania zasobów, to zawsze używaj Stora i postaraj się tego Stora w jakiś sposób levelować. No ładowność armii to w gwiazdkach się tu robi, ja dalej, jak widzicie, tego nie ulepszam, bo mi ta ładowność w zupełności wystarcza. Tempo zbierania masz od levelu zależne, oczywiście od poziomu gwieździstego, tu jest akurat ładowność. Artefakty to ja sobie dodałem, oczywiście artefakt, który jest odpowiedzialny za tempo zbierania zasobów, tak? Także go sobie dodałem i też mamy bonusy artefaktów, jak widzisz. No i oczywiście, moi drodzy, ubrania tego Stora, ale to też wam mówiłem w poprzednim odcinku, że ja Stora mam ubogo ubranego, bo to są ubrania, które mój Stor ma chyba już od roku, jak jeszcze miałem niski level i jakby jeszcze ich nie zmieniałem, bo mam ważniejsze ubrania do kapitanów, które chciałbym tutaj po prostu zastosować, nie? Także im lepsze oczywiście dasz ubrania dla Stora, robisz to raz i te ubrania już będzie miał na zawsze, no bo Storem jakbyś nawet chciał atakować, żeby go levelować, no to wtedy te ubrania mu zdejmujesz i jakby one są wieczne. Ja oczywiście będę dążył i na pewno w najbliższych odcinkach zobaczycie, jak Stor jest lepiej ubrany, jak to się na tempo zbierania zasobów te ubrania przekładają. Być może nawet troszkę Stora podniosę na wyższy poziom. Także polecam zdecydowanie, moi drodzy, Storem zbierać zasoby, nie? Mówię, raczej z drewnem, tu masz kopalnię drewna czy tartak, no ja mówię kopalnia, no ale wiesz, o co mi chodzi, tak? No generalnie dla mnie roboczo, nazwijmy w odcinku, wszystko, gdzie zbierasz jakieś zasoby, będzie kopalnią, tak to nazwijmy. I nieważne, czy to się nazywa wioska, czy tartak, wiecie, o co chodzi. Także albo jeździsz sobie tak po mapie i sobie szukasz, albo używasz mapy wieży obserwacyjnej. Oczywiście jeżdżenie po mapie daje ci ten komfort, że zobacz, ja widzę tutaj granicę mojego klanu. No i teraz byłoby pytanie pewnie od widza, no dobra, właśnie Yuken, widzisz, tu się kończy granica twojego klanu. Mówiłeś, że możesz zbierać zasoby tylko na terytorium swojego klanu, a czy mógłbyś zebrać na tej wyspie? W tym przypadku, widzowie, odpowiedź brzmi tak. Mógłbym zebrać to, mógłbym zebrać tu, ponieważ to nie jest terytorium innego klanu, to jest wolne terytorium, tu nie ma klanu żadnego, zobaczcie. Widzicie, nie ma żadnego kolorka, gdzieś najbliższy klan, gdzie się zaczyna, to no jest tu jakiś klan, ale on nie ma swojego terytorium, tu jest całe terytorium tego klanu, tak? Także też bym chciał, moi drodzy, wam o tym powiedzieć, nie? Że to... No, tutaj jest jakieś po... Jakiś umarły klan, czwarta wersja chyba mojego podklanu, no bo GD4 jest napisane. Także oczywiście, że tutaj moglibyśmy zbierać tu kopalnie, jak widzicie, z żelazem czy z kamieniem, nie? I oczywiście, jakbyś już chciał bardzo budować te kopalnie, to może ci tu zademonstruję, nie wszędzie zbudujesz, drogi widzu. Widzisz, tartak możesz zbudować w lesie, ale jakbyśmy dali na piasek, to tartaku już nie zbudujesz. Możesz zbudować tu jedynie kopalnię złota i to wszystko.
Także też pamiętaj, jakbyśmy dali na skały, to przypuszczam, że nam wyskoczy, a nie, wioska nam ze srebrem akurat wyskoczyła. Ale mówię, ja nie używam, nie buduję żadnych kopalni, bo to się nie opłaca. Z wyjątkiem kopalni srebra, jak mam dużo tych traktatów, to tak. Innych nie buduję. Tak jak mówiłem, możesz sobie czuwać i przez wieżę obserwacyjną obserwować te kurhany smoka, bo one ci zawsze mogą dać dodatkowe złoto. Odradzałbym atakowanie kogoś, bo może to być dla was pokusa. No sobie pomyślisz, tu już gościu ileś nazbierał, to go zrabuje. To wiecie, to już pozostawiam tak naprawdę decyzję wam, czy chcecie tak robić. Ja tak nie robię. Ja uważam jakoś tak, że jak już ktoś sobie zajął, był pierwszy, że tak powiem, wygrał, to nie będę go atakował. Mogłoby być wyjątkiem to, ale to raczej robią liderzy klanu. Jeżeli ktoś tutaj by się pojawił, kurhan smoka, i ktoś z przeciwnego klanu by nam to zbierał, no to wtedy liderzy na to reagują i zazwyczaj jest to tak, że piszą do niego, ostrzegają, a później następuje dopiero atak, jak ktoś nie reaguje, nie? Takie mniej więcej się zasady przestrzega. Ja jestem tego zwolennikiem i jakby wiecie, nie będę kogoś tutaj, moi drodzy, atakował. Tak samo jak mówię, przyjaciołom nie podbieramy też zasobów. No dobrze, to mamy tak w skrócie powiedziane odnośnie zasobów budowlanych. Srebra, no żywności za dużo nie powiedziałem, bo tylko wam powiedziałem, że są te domy rolnika, gdzie zbierasz tą żywność, ale tak jak mówię, no żywności to raczej nikomu z was nie brakuje, a zresztą pamiętajcie, że w przypadku tych wszystkich czterech, pięciu rzeczy, czyli drewno, kamień, żelazo, żywność oraz srebro, zawsze ktoś może wam to karawaną wysłać. Złota już wam nikt nie podaruje, złota wam nikt nie wyśle, więc złoto albo możecie, i to jest ta pewna różnica w stosunku do złota od poprzednich rzeczy, nawet do srebra, tak, że złoto w większości przypadków jest odpowiedzialne za wszystko. Gdzieś tam zaraz wam to też jeszcze pokażę. Tak naprawdę wszystko w tej grze możesz kupić za złoto. No ale złoto z kolei albo pozyskujesz z tych kurhanów smoka, które pokazałem. Tylko też, moi drodzy, no ile tych kurhanów występuje. Jeśli taki kurhan ci się trafi raz na tydzień, to będziesz naprawdę szczęściarzem. Zazwyczaj rzadko się takie kurhany smoka trafiają, żeby jeszcze w nim było sporo złota. Z drugiej strony to najczęściej to są właśnie prezenty ze skrzyń klanu i z codziennych zadań, ale jak widzisz, no otwieram prezenty i wcale na razie złota nie trafiłem. Najczęściej złoto też występuje właśnie, kiedy my mamy starożytnego potwora, to tam widzieliście, jak mi tego złota przybywało. Ale to jeszcze nie są wszystkie składniki, surowce, czy jak zwał, tak zwał w naszym Total Battle, bo jeszcze jest kilka innych rzeczy. No o punktach waleczności podboju nie będę mówił, no bo to nie są rzeczy, które by można nazwać w jakikolwiek sposób materiałami budowlanymi czy surowcami, więc to nie. Ale mamy coś takiego jak projekty wielkiego architekta. Ja to nazywam roboczo traktaty naukowe, nie? No każdy nazywa jak chce, ale żebyście wiedzieli, że jak mówiłem traktaty naukowe, to mówiłem na te projekty. Te projekty, jak mówiłem wcześniej, te książeczki są odpowiedzialne za to, że albo budujesz sobie wioskę, tak jakbym chciał sobie tutaj wioskę wybudować do srebra, ale jak widzisz, brakuje mi ich, no więc niestety musiałbym to kupić za złoto i dlatego moja odpowiedź poprzednio brzmiała tak, że no wszystko za złoto kupujesz w tej grze, tak? Albo mam ich dużo, no to wtedy tą wioskę buduję, nie? I to jest zawsze dla mnie wyznacznik. Raczej nie kupuję, jak mam być szczery, raczej nie kupuję tych traktatów po to, żeby budować wioskę. Natomiast byliście świadkami w poprzednich odcinkach, kiedy musiałem wznosić level swoich budowli, tak? Żeby dojść do tego 39 levelu, no to musiałem tam po 4000 tych traktatów kupić i z tego, co pamiętam, na jeden budynek mnie 100 tysięcy złota to wyniosło. I żeby było jasne, te złoto miałem pozyskane w 100% jakby tak naturalnie, w sensie nie kupowałem tego złota, moi drodzy, w żaden sposób za pieniądze realne. Nie. To złoto miałem ze skrzyń. Także te projekty są zazwyczaj właśnie potrzebne do twoich budynków. Jeżeli nie rozwijasz budynków, ja w tej chwili no na razie nie planuję rozwijać budynków, bo no wszystkie mam rozwinięte, tak? No to nie będę tych traktatów kupował, będę je zbierał. Pamiętajcie, że również je zbieramy przez codzienne zadania, żebyście też tego mieli świadomość. Raczej rzadko kiedy, prawie, no nie wiem, jakaś wyjątkowa sytuacja musi być, żebyście te traktaty dostali w skrzyniach klanu.
ich nie dostajecie w skrzyniach klanu. Bardzo rzadko to się zdarza, najczęściej z codziennych zadań. Raz na jakiś czas się trafi, nie mówię, że nie, ale jest to bardzo, bardzo sporadyczne. No i oczywiście w inny sposób no nie pozyskujecie tych traktatów, no nie wydobędziecie ich, że tak powiem, z jakiejś kopalni, tak? Je po prostu musicie zdobywać, no albo kupować za złoto. Czyli jest jeszcze opcja taka, że kupujecie albo za złoto, które macie w grze, te traktaty, jak chcecie budynki rozwijać, ja tak robiłem, jak rozwijałem swoje poziomy, albo gdzieś tam możliwe, że jakaś promocja na to jest, przy czym, no jak sami zobaczycie, nie będzie to zbyt tania promocja, więc chyba znacie już moje zdanie, moi drodzy. Ale zobaczmy, proszę bardzo, chciałbyś 9 tysięcy, czy jak ja chciałem, ja potrzebowałem, widzowie, na jeden budynek 9 tysięcy traktatów, to musiałbym 250 zł wydać, więc chyba zostawmy to może bez komentarza i przejdźmy dalej, ok? Dobra, kolejna rzecz, którą mamy, to są sztabki złota i powiem szczerze, widzowie, te sztabki złota nie dają wam w grze kompletnie nic, po prostu są one wytwarzane w Kapitolu. Ja tych sztabek złota w tej chwili mam chyba 200 tysięcy i zbieram je, bo czasem są takie akcje jak Głód Miłosierdzia. Postaram się gdzieś znaleźć tutaj to i wam pokazać, jeśli się tu pokaże, ale chyba nie znajdę. O, Królewskie Miłosierdzie. Wysyłaj sztabki do skarbca. No i oczywiście, jeśli uzbierasz tych sztabek, nie wiem, z milion czy tam więcej i wyślesz do skarbca, jakieś miejsce możesz w tym turnieju zająć, spoko. Ale warto, pamiętaj, drogi widzu, żeby mieć tarczę pokoju, bo te sztabki, jeżeli nie będziesz miał tarczy pokoju, ktoś ci może zrabować. Tak jak zwykłego złota, którym płacisz w grze, nikt ci nie zrabuje, bo to też w ogóle od tego powinienem też zacząć, tak? Jeśli ja bym nie miał tarczy pokoju i ktoś by mnie zaatakował, to może mi zrabować drewno, żelazo, kamień, żywność oraz srebro. Te pięć rzeczy, które wysyłamy w karawanach, te pięć rzeczy potencjalny wróg może mi ukraść. Czyli jeśli mam 105 milionów srebra, mogą mi ukraść i zostanie mi tylko 14 milionów, jeśli nie miałbym tarczy. Tego złota, które jest walutą w Total Battle, nikt ci nie ukradnie. Ono jest jakby twoje i niezależnie ile razy by cię atakowali, niczego innego ci nikt nie ukradnie, ale sztabki właśnie te złota jak najbardziej, tak? Więc jak mówię, w skrócie, płaci się podatki, to te sztabki są często potrzebne do codziennych zadań, tak? Bo gdzieś tam jest codzienne zadanie, wyślij tam ileś sztabek złota, nie wiem, czy ja miałem takie zadanie w codziennych zadaniach. A miałem, proszę bardzo, wyślij 10 sztabek złota do Królewskiego Skarbca. No ale tak jak mówię, no te sztabki złota do nic nie dają tobie w grze, one po prostu fajnie wyglądają, że są. Jedynie mogą ci dać to, że jak weźmiesz udział w turnieju, no to gdzieś tam jakąś nagrodę dostaniesz i tutaj tyle. Nic z tymi sztabkami złota, niestety dla ciebie, to nic ci to nie daje. Następne to są smocze monety. No ich, moi drodzy, również nie zdobywacie w żadnej kopalni, w żaden sposób, tylko możecie je zdobywać ze skrzyń klanu, ale różnią się smocze monety tym od projektów architekta, że nie zdobywacie, podkreślam nie, z naciskiem na nie. Jeszcze raz, żeby było powtórzone, tutaj ich nie zdobędziecie niestety. Także smocze monety w większości przypadków zdobywacie, moi drodzy, ze skrzyń klanu, nie zdobywacie z codziennych zadań, natomiast możecie zdobyć je w bardzo ciekawy sposób, nie wszyscy o tym wiecie. Jeśli są jakieś turnieje i ty zdobywasz te smocze monety dla klanu, to ktoś z klanu, jakiś lider klanu, moi drodzy, jakiś lider klanu może wam smocze monety wysłać, tak? Jeżeli wy jesteście liderem klanu, możecie sobie, tylko też pamiętajcie, takie branie sobie, jak nie macie na to jakiejś podkładki, to też nie jest dobrym, jakby takim... No nie będzie to innych motywowało. Ja uważam, pamiętam w moim poprzednim klanie, czy w sumie tym pierwszym klanie, takim, gdzie mój rozwój się zaczął, jeszcze było to w innym królestwie, mieliśmy, moi drodzy, taką zasadę, że jak braliśmy udział w wielkim polowaniu, nasz klan w wielkim polowaniu zazwyczaj dość dobre pozycje zajmował i tam nagrodą dla klanu było właśnie dużo smoczych monet. I liderzy mieli na to jakiś przelicznik, ile kto zdobył punktów w tym wielkim polowaniu i na podstawie tych punktów jakoś procentowo rozdzielali
te smocze monety i każdemu wysyłali właśnie ze stolicy klanu. I według mnie właśnie, widzu, jeżeli rozwijasz klan, według mnie jest lepszą opcją dzielenie ludzi, bo to motywuje, że ktoś coś dostał, a nie chyba, że jako nagroda za jakieś konkretne osiągnięcie, tak? Nie wiem, jak ktoś bardzo dużo skrzyni klanu zdobył, bo otwierał krypty. No to, to takie coś ma okej. Okay. Ale tak jak mówię, branie sobie na pewno nie byłoby dobrym pomysłem. No następna rzecz to są monety mistrza, to bardziej pominiemy to, bo tu tylko w skrócie powiem, te monety tylko zdobywacie przez ataki na... Ale tu muszę wam użyć wieży obserwacyjnej, widzowie. Przez ataki na twierdzę, przynajmniej to jest twierdza 20 poziomu i to nie są twierdze elfów. Jeżeli dobrze pamiętam, to była twierdza nieumarłych, ale zobaczymy. Albo przeklętych? Przeklętych. To jest zazwyczaj 20 poziomu twierdza. Ona jest dość trudna, więc też nie polecam za często atakować. Ja też bym duże straty na tym poniósł, więc nie atakuję. I jak widzisz, tutaj monety mistrza za to dostajesz. I w ten sposób możesz sobie tam za te monety mistrza w kuźni tworzyć ekwipunek. Natomiast ja też, jak widzicie, tego jakoś dużo nie mam, bo mało tych twierdz atakuje. Bo to też nie jest tak, że tylko za monety mistrza zrobisz ekwipunek, drogi widzu, bo oczywiście nadal musisz krypty eksplorować i mieć jakieś artefakty pozbierane, żeby, wiecie, materiały były na ten ekwipunek. Także to nie będzie tak hop-siup, nie? No i kolejne rzeczy, już tutaj zbliżamy się do końca tych wszystkich, że tak powiem, surowców, składników. Kolejne rzeczy to jest smoła. Smoła zwykła, rzadka oraz epicka. No i w przypadku zwykłej smoły, moi drodzy, pokażę wam to znów przy użyciu wieży obserwacyjnej. Ale może zróbmy tak. Często trafiają się takie ruiny źródła. Coś takiego. I tu możesz sobie smołę zbierać. Natomiast, drogi widzu, powiem ci tak. Moja opinia o ruinach źródła jest taka, że zazwyczaj to zbieranie tej smoły tutaj trwa o wiele dłużej niż srebra czy złota. Bardzo długo to trwa. Po drugie, no ile tej smoły dostaniesz? Jak tutaj bym miał długo zbierać, dostanę raptem 10 tysięcy. Dla mnie to są 3 krypty, czy 4 może otwarte? No około 4 krypt bym za to otworzył zwykłych. Podkreślam, to jest zwykła smoła, tylko zwykła smoła, tak? Więc ja generalnie z tego nie korzystam. Smołę generalnie też dostajemy zazwyczaj z prezentów klanu. Co chwilę nam ta smoła gdzieś wyskakuje. Jakbym nawet tutaj wszedł, moi drodzy, przedmioty, bo też pamiętajcie, że tu w przedmiotach macie na przykład zasoby. O, zobaczcie, ile srebra nam wpłynęło przez ten czas, co nagrywamy odcinek. Chyba z 2 miliony srebra weszło, też dużo żywności, wiadomo. I tutaj są te bonusy, nie? To tutaj często też gdzieś ta... nie, przepraszam, w innych. O, widzicie, tutaj też smocze monety lubią się ukrywać w innych, bo pamiętajcie, że ze skrzyń smocze monety dostajecie, to one się ukrywają tutaj. Jak dostajecie smocze monety czy smołę, to nie zawsze wam idzie do licznika głównego, często ukrywają się również tutaj. Tak samo te traktaty często macie dostępne i nawet nie wiecie. Zobaczcie, widzicie, tutaj sobie smoła jest, dużo jej nie ma, ale coś tam się ukryło, nie? Także tutaj smoła będzie zwykła, rzadka i epicka, proszę. To było z moich prezentów, które odebrałem ze skrzyń klanu. No nie jest to dużo, bo dopiero to czyściłem, ale coś tam, jak widzicie, się... Coś nie, coś tam się trafiło, nie? W przypadku smoły rzadkiej czy epickiej, no nie pozyskujecie jej w żaden sposób ze zbierania, ją tylko możecie pozyskiwać ze skrzyń. Tu polecam właśnie wydarzenie Zryw Starożytnych, które wydaje mi się dobrym wydarzeniem, bo no bo daje tej smoły dużo. Ja wam gdzieś tam pokazywałem przykład. Jak widzicie, mam tej smoły mało, no bo już za 7 godzin wydarzenie Zryw Starożytnych się rozpocznie, więc jakby no, zeruję tą smołę, bo wiem, że ją dostanę. Dostanę jej przynajmniej paręset tysięcy, także na tydzień mi zawsze tej smoły starcza na konkretną eksplorację krypt. Przy czym, jak widzicie, mam dość dużo smoły rzadkiej, ale to dlatego, że już mi się klucze kończą i czekam na ranga rok, tam sobie te klucze wykupię, bo będzie mi to wygodniej niż atakować twierdzę. Nie zawsze mi się twierdzę elfów, przynajmniej 20 poziomu, chcę atakować, żeby te klucze mieć. Wolę sobie kupić je w ranga roku. Natomiast co do smoły, to tylko ją zdobywacie, tak? Oczywiście możecie, jak zwykle widzicie, dokupić sobie taką smołę za złoto, co wydaje mi się
No nie wiem, nigdy tego nie robiłem, widzowie, powiem wam szczerze, żeby za złoto uzupełniać smołę. Więc nie, no oczywiście wiadomo, są promocje na smołę, to tak samo jak na smocze monety, też możecie je kupować. Też możecie je kupować w promocjach. Chyba kiedyś mi się zdarzyło na samym początku trochę tych smoczych monet kupić, bo była jakaś fajna promocja za 20 zł. I było tam chyba, no wtedy dla mnie to wydawała się duża ilość tych smoczych monet, ale no teraz to już wiecie, teraz na tym etapie rozwoju to już nie kupuję. Także te trzy rzeczy zdobywasz głównie ze skrzyń, przy czym zwykłą smołę możesz zdobywać, możesz wydobywać z ruiny źródła, natomiast rzadkiej i epickiej nie możesz wydobywać z niczego, po prostu ze skrzyń lub kupować za złoto czy za realne pieniądze. Magiczny płyn. Jak widzicie, ja tego w ogóle nie mam i nie używam, bo po prostu on jest potrzebny do tworzenia klejnotów. Nie używałem tego, nie korzystam z tego, ani razu z tego nie korzystałem, więc tutaj nie będę się wypowiadał. No i mamy jeszcze świętą miksturę jako ta ostatnia rzecz, tak? No bo mikstura gniewu to jest nic innego jak to, za co twój bohater walczy na arenie, tak? I to się po prostu samo w kuźni wytwarza, więc tu nie ma żadnej filozofii, nie ma... Nie można mieć tego więcej niż 100, zawsze do 100 to będzie dobijało i tutaj się licznik skończy. 4 na godzinę się produkują. W moim przypadku, jakbym teraz sobie walczył na arenie, no to pewnie by zeszło to z tego stanu. Polecam wam zresztą, widzowie, robić tą taktykę, że jeżeli gdzieś blisko portalu czy w waszym pobliżu jest arena, aby zmobilizować przyjaciół z klanu, żebyście wszyscy tą arenę zamknęli. Niezależnie od waszych codziennych zadań, nieważne, że macie to wykonane, my, słuchajcie, mamy to, robią też gracze na wysokich poziomach i walczymy na tej arenie, często dużo tej mikstury właśnie gniewu schodzi, ale po to, o, tak jak tu mamy arenę, tak, po to, żeby arenę zrobić do 100%, ją zamknąć, żeby był prezent dla klanu. Warto to robić, także uwierzcie, my to stosujemy, działa to świetnie. Co do świętej mikstury, to ją w większości przypadków również z prezentów klanu dostajemy. Oczywiście święta mikstura, moi drodzy, się produkuje w świątyni, ale to są śladowe ilości, drogi widzu. Może ja odbiorę tutaj dla kapitana przyzwanie, bo jak widzicie, są te darmowe, to zawsze staram się jak najszybciej to odbierać, bo to są te fragmenty tych kapitanów. W poprzednim odcinku wam o tym tłumaczyłem. Ja tu, jak widzicie, jeszcze świątyni nie mam ulepszonej, chociaż ulepsza się. Nie, to akademia się ulepsza, przepraszam. Pomyliłem akademię ze świątynią. Mój błąd. Chociaż podobne są, nie? Bardziej jak świątynia wygląda ta akademia. Zobaczcie, tutaj na moim etapie rozwoju dostępne święte mikstury, czyli tyle maksymalnie może się wyprodukować. Oczywiście ja mam ich więcej, bo mam ich z prezentów. Tak? Natomiast produkcja świętej mikstury na godzinę 26 mikstur. No to wiecie, 10 godzin, 260, no. No moi drodzy, no sami widzicie, że to nie jest żadna duża ilość i jakby no nie bazujcie na świątyni, no bo to jest taka śmieszna ilość, bym wręcz powiedział, no bo często jak macie atak, to 2000 na przykład tej świętej mikstury potrzebujecie. Atakując nawet na jakiegoś potwora, gdzie 10% jest maksymalnie strat, no to nie oszukujmy się, koło 2000 tej świętej mikstury wam schodzi. Ja oczywiście, moi drodzy, zbieram tą świętą miksturę, bo jak wiecie, szykuję armię na epickiego potwora, na starożytnego. Muszę tu zdobyć przynajmniej 50 bilionów punktów waleczności i resztę będę na zapas już zdobywał, żeby uruchomić już bezpośrednio G7 podczas ranga roku. Także jak dziś za 7 godzin będzie ten starożytny, no to wtedy uruchamiam od razu ostatnią technologię, moi drodzy, na gwardzistów. W tym czasie sobie jeszcze tempo specjalistów, jak widzicie, uruchomiłem. Ostatnia technologia mi tu została. 170 bilionów, cyk. Dzisiaj to uruchamiam, jestem tego pewien, no bo to już tam pójdzie. No i uruchamiamy tutaj i wtedy dowiecie się, jakie są stawki za te G7. Zobaczycie, czy dam w końcu radę, czy nie dam rady. Dlatego robię na zapas, robię mocno na zapas. No i co? To tutaj akurat nie będę się może rozwodził, bo to tak tylko wam przy okazji pokazałem mój wynik, żebyście wiedzieli, no bo gdzieś tam wplatamy, pokazuję wam swoje wyniki, żebyście też wiedzieli. No i co, moi drodzy? No to są wszystkie zasoby, czyli jakby podsumowując ten odcinek, to macie główne zasoby, jak właśnie drewno, żelazo, kamień, żywność oraz srebro. Zawsze możecie je zdobywać poprzez wydobywanie z różnych kopalni, nazwijmy to,
bądź może wam wysłać to przyjaciel w karawanie, te wszystkie pięć, ale tak samo jak te pięć może wam wysłać przyjaciel w karawanie, tak jeśli was wróg zaatakuje, a nie będziecie mieli odpowiedniej ochrony przed wrogiem, u mnie to jest, zobaczcie, tylko 8 milionów, 7 milionów, to wtedy wam ukradnie. Czyli mówiąc prościej, jeśli ja mam 40 milionów, załóżmy, drewna, zaatakowałby mnie ktoś, to zostałoby mi 8 milionów 220. Dlaczego? Bo tyle jest napisane ochrona przed wrogiem. Więc zawsze pamiętajcie, w przypadku srebra no mam 14 milionów ochrony, ale ma się to nijak, bo mam 100 milionów srebra, więc i tak byłbym mocno w plecy. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Więc jak nie macie tarczy pokoju, to pilnujcie. Ja akurat teraz chcę mieć tarczę pokoju na tego starożytnego. Swoją drogą sobie zobaczę, jak długo mi jest. No okej, 4 dni, ów. Kamień serca. Kamień serca, moi drodzy, bo się właśnie bałem, żeby mi się nie wyłączyła ta tarcza pokoju, nie? Także też trzeba tego pilnować. Więc dzisiaj na starożytnym też tych zasobów zdobędę. Na szczęście, i to jest to, co mnie cieszy, że jak są prezenty, moi drodzy, ze starożytnego, to raczej nie dostajemy zasobów budowlanych czy tam żywności, raczej dostajemy większości ze starożytnego, dlatego ja go tak lubię. Dostajemy bardzo dużo srebra, to jest od jednego starożytnego przynajmniej 100 milionów srebra, około 100 tysięcy złota, czyli bardzo dużo złota dostajemy. Dostajemy, moi drodzy, smocze monety i bardzo dużo smoły każdej, także to, no i świętej mikstury oczywiście, także to jest właśnie odpowiedź na te wszystkie zasoby, tak, o których wam mówię. Ja gdzieś wam chyba, moi drodzy, pokazywałem wyniki po starożytnym, przynajmniej może na przykładzie srebra bardziej wam pokazywałem, czy złota, niż ogólnie wszystkiego. Natomiast możecie mi wierzyć na słowo, że sporo tego jest, dlatego warto, widzowie, i teraz uwaga, jeśli wy rozwijacie jakiś klan, który jest na niższym levelu, to pamiętajcie, że klan na niższym levelu będzie miał starożytnego na o wiele niższym levelu. To my w naszym klanie mamy, oczywiście, co za tym idzie, będzie mniej nagród. Musicie się z tym liczyć, widzowie, no niestety, im wyższy poziom starożytnego, tym większe nagrody. Przy czym ja tu widziałem, ale chyba wam nie będę mógł pokazać, bo jeszcze ten starożytny nie jest aktywny. No właśnie, chciałem wejść w ranking wszechczasów, ale nie da się. Tu tylko są szczegóły, jakie nagrody możecie dostać. No my oczywiście tutaj nagrody klanów nie dostajemy, widzowie, bo to jest bardzo, bardzo trudno do osiągnięcia. Natomiast załóżmy, że klan, który zdobędzie pierwsze miejsce, zobaczcie, dostaje 900 skrzyń. Wyobrażacie sobie dostać 900 skrzyń, gdzie w moim klanie to jest 240 skrzyń i już są takie wyniki? To ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaki prezent ogromny to jest te 900 skrzyń, nie? Natomiast widziałem tu, możecie mi wierzyć na słowo, chyba że się mylę, to mnie proszę poprawcie. Widziałem w rankingu wszechczasów, że są klany, tylko te klany później, jak już osiągnęły ten level, to jakby od nowa zaczęły klan tworzyć. Są klany, moi drodzy, które starożytnego pokonywały na poziomie, uwaga, 200, gdzie chcę wam powiedzieć, że mój starożytny w tym momencie to był, ostatnio był chyba 99 poziom. Ja tutaj nie wiem, od jakiego poziomu my zaczniemy. Widzę, że zrobili 4 przyzwania na potwora. Nie wiem, czy komuś się coś pomyliło, czy 4 razy będziemy potwora przyzywali, ale to też bez sensu, bo będzie jego siła rosła. Tutaj nam nie pokazuje, jakiego poziomu tego potwora będziemy mieli. No nic, no to już się dowiecie, może będę nagrywał odcinek z przygotowań jeszcze jednych ostatnich do ranga roku. To tyle, moi drodzy. Myślę, że o zasobach powiedziałem. Ja wiem, że dla wielu z was to jest taka oczywistość i dużo takich podstaw, które mogły być nudne dla was, powiedziałem, ale chciałem, żeby też osoba, która ewentualnie o tym nie wie, a zaczynam, mogła taką wiedzę no po prostu w pigułce dostać, tak? Jak widzicie, po raz kolejny, w kolejnym odcinku się przekonujecie, że tu się wiele rzeczy wiąże i te odcinki czasem jest ciężko się w godzinie uwinąć. Ja wiem, że ja może dużo gadam, ale ciężko mi jest się w godzinie uwinąć, żeby wam wszystko jak najszybciej wytłumaczyć, bo i tak tyle tego jest. Tyle jest rzeczy, które się ze sobą wiążą, że sami widzicie, ale tu skupiliśmy się ogólnie na wszystkich składnikach, na wszystkich zasobach i myślę, że temat w większości wyczerpałem na tyle, na ile potrafiłem. Także drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Możesz również udostępnić swoim przyjaciołom z Total Battle, będzie mi bardzo miło, pomoże to
w rozwoju serii, która no, jakoś tam się zaczyna rozwijać, bo oglądacie i bardzo się cieszę, komentujecie, też bardzo mnie to cieszy, ale zawsze jakby troszkę więcej wyświetleń było, to byłoby to bardziej motywujące. No i jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście również śmiało pisz. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.